Halo, dzień dobry, witam, dzień dobry. Cześć, witam w kolejnym odcinku z Felsbruna, odcinek 47. W dzisiejszym odcinku działamy sobie, tak jak zgodnie z zapowiedzią, na pole numer 10. Dzisiaj będziemy powiększać pole. Ja będę jeździł sztejerkiem, a tutaj już jeździ drugim pługiem. Tam daleko. No, tam daleko jeździ Fendt. Na cosplayu, tutaj mu zrobiłem kurs. No i ja sobie będę tu powiększał tutaj do drogi. Ładnie elegancka, a on ten duży kawałek będzie powiększał. No i wypożyczyłem sobie drugi taki sam pług, tylko że na odkładniach listwowych. W sensie na ażurkach, o. Bo zapomniałem tego słowa. Na ażurach sobie go wypożyczyłem, żeby było coś innego, tak. I no, i lecimy sobie. Ciągnik jest jechany. Dobra, to przydałoby się go naprawić, ale później. No i mamy 51 godzin ponad na tym sztejerku nabite, to jest realny czas, nie jest dopisywany. Zresztą kto ogląda serię od początku, to powinien wiedzieć, że te ciągniki bardzo dużo u mnie robią. Tutaj pierdol drogi sobie powiększymy. Na parę pługów, no to trochę zejdzie. Na 4 pługi, myślę, że na 5. Ale że jak to pójdzie. Na 2 pługi jest taki szerokość zrobiona. Dobra, tam Fendt widzę, że zawraca bardzo mocno. A, no i żeby no trochę szybciej szło, to zostawiłem sobie te 2 pługi na 19 na godzinę. To sztejer jest widzę zjechany i on chyba nie chce dobić do tych. Ale dobrze, naprawimy 2. Jeszcze obciążniczek trzeba naprawić. O, ten jest od sztejerka. No, żeby ładnie wyglądał, to trzeba było go pomalować, ale nie mam czasu na takie rzeczy. Jakby to teraz ładnie zrobić tutaj. Tak sobie przelecimy. Bo to drzewo kiedyś sobie wytniemy. O, i dotąd będziemy robić oreczkę. No i elegancko, taki pas myślę, że wystarczy. O, taki pas od asfaltu wystarczy. Rura będzie i tak na ulicy, ale... Wita rozmita, nie? No takie fajne duże pole tutaj. Będzie trzeba próby grabowe później zrobić, tak że będzie fajnie. Potem to złapnować wszystko, łapanie. No także roboty trochę teraz na Felsbrunie mi dojdzie. Ale ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że mi dojdzie roboty na Felsbrunie. Bo już mi się szczerze powiedziawszy, mi troszeczkę nudziło to, że ciągle na tych samych polach wszystko robiłem. Bo powiem wam, że trochę mi się już nudziły ten Felsbrun. Z tego względu, że ciągle na tych samych polach wszystko było robione. I to też, że maszyny się tutaj nie zmieniają, to też trochę jest inna sprawa. Bo jest ten tryb trudny i tutaj się maszyny tak szybko nie zmieniają. Prawdę mówiąc, za żadnego ciągnika jeszcze nie kupiłem. Ani nie wymieniłem. Tylko co, ja dokupiłem sobie kombajn. No tak, tylko kombajn sobie dokupiłem. I to był dobry pomysł, strzał w dziesiątkę temu, żeby wziąć kredyta, żeby kupić ten land. Za 2 dni myślę, albo na wiosnę. Po sprzedaży, co ja tam mam w ogóle w silosach? 41 ton owsa. To za to dostanę jakieś... 700, no to jakieś 30 tysięcy powinienem dostać. Dobra, takie małe żytki po nim to się poprawi tam spokojnie. Powinien dostać jakieś 30 tysięcy na moje oko. No, także elegancko, to jedna strona już zaorana do drogi. Na gotowo, jakby to można mówić. Teraz lecimy tam od drzewek doorać. I potem tam od góry da się coś dorać, czy nie da się? No, na 2 pługi można urwać. 2 pługi można tam urwać. No jak starczy czasu, bo nie wiem, nie planowałem tego, jak starczy czasu, to będziemy sobie próby i będziemy glebę badać. Ja patrzę sobie na inspektorka, czy przypadkiem Fendt nie zarył w supa.
Ale widzę, że jeszcze nie zarył. A jakby to wyszło? Tu? Tu? Dało radę by tym przejazdem, dobra. Już wszystko wiem. Lecimy sobie, orzemy. O, 19 na godzinę to idzie orka. Elegancko. No i potem tylko przyjechać z hałtem, próby porobić, chociaż trochę prób tutaj. Trochę zejdzie, no i te próby się zrobi. No także troszeczkę tutaj z tej strony zejdzie. Znaczy z tej strony, na tym polu ogólnie trochę zejdzie, zanim się te próby zrobi glebowe. Bo tu ładny kawał pola jest do zrobienia. A to kółko jakoś wyśmienicie duże nie jest też. Właśnie nie wiem, czy tu zostawić tyle trawy. Albo urwę najwyżej na jeden pług jeszcze. Jeden pług sobie urwę. Gdzieś dotąd. A jeden pług sobie walnę tutaj. Po przesiaczka. No jeden pług sobie zawsze mogę urwać. No i dobra, i lecimy. I zastanawiam się, co dalej. Czy jeszcze jeden, jeszcze dwa, czy jeszcze jeden pług urwać? Z tej strony. Nie chciałbyś ten zbytnio zachłany też na ten teren. No, mógłbym to wygłaskać ładnie i mieć na gotowe tutaj, ale po co? Widzę, że tutaj siewnik sobie kombajn da radę, także. O, najwyżej kiedyś się wygłaska. Najwyżej kiedyś się wyrówna, jak będzie kasa, bo teraz nie mam kasy na to. A nie, dobra, jeszcze jeden przelew i koniec. Na trzy sobie tutaj zrobimy pługi. No mógłbym teraz to wygadzić teoretycznie i bym miał ładnie, ale nie chciałem tak zbytnio ingerować w ten teren. No bo po co? O jest, nie ten przejazd. No niestety GPS musi być używany, tak? Żeby była ładna, prosta linia pola. No i dobra, i faworyt jeszcze orze, także jeszcze nie zarąbał w supa. No jeśli nie zarąbał w supa, to jest dobrze. Ej, nie wiedziałem, że nawet tak szybko uda mi się to uoborać naokoło pole. Czyli tutaj dół i ta prawa, ta lewa strona, ta prawa, obojętnie, ale ze której strony się patrzy. Ale od gospodarki, no to lewa. No to lewa jest na gotowo już zrobiona. Tutaj tylko jeden poprzeczniak i już tutaj będzie cały obraz pola zrobiony na gotowo. I potem tylko tam, gdzie węd orze na ten środek, tam wyorać i znaczy na ten środek, no to taką odnogę trzeba zaorać tam. W sumie odnoga to też nie można tego nazwać, tylko no ten kawał pola tam za słupem trzeba zaorać, o. I będzie gitara. No mógłbym tu jeszcze jeden pług urwać, ale to wtedy już by trawy tutaj nie było. Na jeden pług to tutaj zbytnio dużo się pole nie powiększy, a zawsze to te 2 metry więcej będzie, nie? Nie wiem co tu zasiać. A może by takie wielkie pole rzepaku walnął? Bo w sumie tutaj gdzie jest zaorane, więc gdzie jest zaorane, to jest u góry, nie? Idę mu pomóc, bo on zaraz rypnie supa. Albo to nie ten przejazd. Ja sobie to później tutaj trawą za ładnie zrobię sobie w koło słupka. Nie wiem tutaj kurczę co zrobić. Chyba wezmę pług. Znaczy no mam pług, no to obrócę sobie go i tutaj będę robił tam powoli troszeczkę z drugiej strony sobie położę z nim. Tak do tej 15-20 minuty. Później pojadę po skauta i będziemy badać sobie glebę, nie?
A wam no to samo mogę zrobić poza odcinkiem. Trzeba mu zrobić poprzecznik, żeby takich tych jęzorków nie robił. No, położę sobie z nim 15, 20, 10 minut jeszcze. Ja pojadę sobie po skauta. W sensie do tej maszyny, po tą maszynkę do badania gleby. No i dobra. Niech leci sobie. A ja tu jeszcze jeden poprzecznik walnę, chociaż już jest dobrze, ale. Ale jednak nie do końca. Ten jeden poprzecznik jeszcze jednak się przyda. Bo on tak ze skosu lekko wjeżdża, tutaj zauważyłem. I dzięki temu już nie będzie tych swoich jęzorków robił. Tam trójkącików jak to woli. No i ładnie, podoba mi się już to. Ten kawałek pola już mi się podoba. Tak to będzie fajne bydlactwo pole. W sumie trochę za duże, może jakby na start. Znaczy, no może trochę za duże pole kupiłem od razu, ale to był plan taki, żeby kupić duże pole, żeby mieć dużo kredytu do wzięcia. Żeby mnie stać było na ten wiatrak, tak? Taki był plan, żeby wziąć to pole, ten kawałek, żeby mieć więcej kredytu do wzięcia i postawić ten wiatrak za milion. Był on tam co godzinę tam 500 zł sobie zarabiał, tak? Dobra, to w sumie tak ładnie nie musi być oborane. Bo to i tak tutaj będzie trawa do siana i tak będzie. Bo tutaj jest trochę za mało miejsca. No ale to już na spokojnie sobie zrobię. Bo on tu na spokojnie robotkę ma do końca odcinka fent. No ja mówię, położę sobie tutaj z nim te 5-10 minut. No to tak do 20 minut sobie położę, a potem sobie wezmę tego skauta. Będę glebę go badał. Jak on już ten słup będzie miał oborany, to już też pójdzie, nie? Ten słup będzie oborany, to też już będzie. Jak on tylko tam zaraz przejdzie za ten słup, to już pójdziemy. Już wtedy orka pójdzie, raz, dwa. No, z jeszcze jednym przejazdem będę musiał pomóc. Jeszcze jeden przejazd będę musiał pomóc, i potem już będzie sobie śmigał sam. No i dobrze, podoba mi się 19. Podoba mi się ta seria ogólnie. No, Felsbrun to jest fajna seria, nie ukrywajmy, bo to jest oryginalna mapa. Tylko, że na sezonie, nie? No ale dzięki temu sezonowi trochę tutaj tak jakby lepiej się gra leciutko. No bo jakoś tak ciekawy jest na tym sezonie. No ten to kurde na pół pola zawraca, nie? Ale dobra, dobra, niech on se zawróci. Ja mam czas przecież. O, z tej strony większe Żydy robi. Czyli z tej strony zawalniemy mu na 3 poprzeczniaczki. W sensie moje 3 przejazdy zrobię. Bo on tu trochę większe Żydy zostawia, widzę. Teraz przejedzie, czy będą musiał pomóc? Idę zobaczyć, czy on przejedzie. No nie, nie przejedzie. Ale kolejny już przejedzie. On czy dobra, słup objechany. Także teraz bezproblemowo już powinno być. Bo słup jest objechany już. W sensie objechany. No cały zaorany.
Na jego linii już nie ma słupa, także on sobie powinien dać radę. Nie wiem, czy warto sam będę zobaczył, wygeneruję sobie kurs tutaj, ale pewnie kurs sobie wygeneruje znając mnie. I sobie tu będzie mapnował. A drugi ciągnik prawdopodobnie będzie sobie talerzował już 18 i 19. Te moje kawałki będzie talerzował już, bo tam trzeba talerzować, żeby siać już. Już jeden pewnie będzie talerzował, a ten będzie sobie tutaj wapnował. Tylko, że dziesiątkę też przydałoby się wtedy talerzować. I tu jest właśnie problem. Dobra, w sumie ten poprzecznik teraz co jadę, on już jest niepotrzebny, ale zrobię go tak dla pewności, wiecie. A wolę teraz sobie trochę jeden poprzecznik więcej zaorać, niż potem, żeby on mi ciągle te jęzorki robił, ale teraz już nie będzie robił, bo teraz już ma tyle zaorane tutaj od tej strony, że nie powinien już robić. Mnie to ciekawe, jaki to będzie pH. O, przejechał, dobra, bo on już ma to zrobione na gotowo. Teraz tylko pędzelek i trawa, no może nie na ósemkę, ale na czwórkę. Dobra, z tej by było. Z tej dotąd. I z tej tak, o. O, w miarę kółeczko wyszło. Czy pewnie ten teraz przejdzie, to i tak mi przeora kawałek. O, w miarę wyszło. Chyba w miarę wyszło to kółeczko, tak mi się zdaje bynajmniej. Nie, nie powinien złapać. Dobra, myślę, że tak obmalowany słup wystarczy. Nie, on nie złapie, nie złapie. No i elegancko. Olegancko ten tego. No bo kółko większe do słupa musi być, nie? Czasem jak pracownik będzie jechał, żeby nie zarył. Czy tam jak będzie kiedyś korpo i tam jeździł, to mi nie przyzwonił. A także różne przypadki są, nie? Założę sobie z nim jeszcze, że to jest dwa przejazdy. No, jeszcze kółeczko zrobię i jadę. Odstawić pług. A pług chyba pojadę zwrócić, chociaż. Chociaż nie wiem, czy go zwracać od razu, czy. No, w sumie temu Fendowi jeszcze trochę orki dostało, nie? Na tym kawałku. No to za no, odcinku to tu dużo nie zaorał. Nie wiem, co robić, czy zwrócić ten pług, czy. Ale chyba go zwrócę. Chyba go zwrócę. Ofensę tu założę. Do końca. No co prawda, zejdzie mu to jeszcze z godzina. Tam 40 minut, ale założę. Albo wiecie co, na gospodarstwie go na razie zostawię ten pług. Bo on mi się może przydać później. Jak nie będę miał co robić po badaniu próby. A przez sklep zawsze mogę go zwrócić, nie? No. Także godzin farmingu mam 1066, a na sejwie mam 100. Na sejwie mam 103 godziny, tak? No, 103 godziny. No, bez 14 minut, ale to się na tym odcinku bije 103 godzina. Na sejwie także 47 odcinek, czyli średnio wychodzi gdzieś 2 godziny sejwowe na odcinek. Jakoś tak to wychodzi mniej więcej. Czy no bo to duże czasu się nalicza jak ten, jak jest czas kręcony, nie? Jak jest skipowany cała zima, to duże czasu też zajmuje. No i dobra, sobie to będzie orała, ja jadę sobie po skałka. A, patrz, mogłem asfaltem przejechać. A, dupa. Teraz za późno. O, mogłem asfaltem przelecieć. Się przejechać. A nie przez pola, nieładnie tak. No dobra. I więcej go nie wrzuciłem tutaj znowu. T-Resound nie wrzuciłem tego modu. Tego modu na koła nie wrzuciłem. Dobra, tu sobie pług zostawię, bo nie wiem, czy go będę podczepiał, czy nie.
A tu Bajzer na tym gospodarstwie. Siewniki też by się przydało zmienić wreszcie powoli. Przydało też by się nowy ciągnik jakiś kupić. Że zobaczymy. Myślę, że tu ciągnik wleci jak najbardziej. Ale pierw wiatrak musi wlecieć. Pierw wiatrak. Wiatrak jest dla mnie ważniejszy. Wiatrak jest ważniejszy z tego względu, że z wiatraka zarobię pieniądze, tak? A ciągniki na razie mogą poczekać. Także jedziemy sobie badać tę glebę i czas pokaże, co tam jest. Na pewno tam jest ilu trochę, z tego co widziałem. Ale jak się zbada, to dokładnie będzie wiadomo, co tam w tej mojej ziemi siedzi. O, to pod X-em nają. No tak, bo to trzeba rozłożyć ten sprzęt. Isaria Scout. Może lecimy, zobaczyć co tam ciekawego na moich glebach słychać. Zdążyłem. Od tej strony nie będę badał. Bo od tej strony nie jest jeszcze całe pole. On sobie tutaj do końca odcinka będzie spokojnie orkę robił. Także jedziemy sobie tutaj od tej strony. Zobaczcie, co tu ciekawego słychać na moim polu. Dobra, będę rozkładał już. A, on się już rozłożył. Gdzieś tu chyba będziemy jechać. Tu sobie weźmiemy pierwszą próbę glebową. Tą linią sobie pojedziemy. Znaję trochę. O! Trochę za bardzo do lewej byłem dostawiony, ale. Takie małe kółka będę robił. Żeby jak najbardziej dokładnie ten kawałek pola zbadać. No i dobra. Dzisiaj jak będę miał chęć, to może jeszcze na kolonie pójdę nagrać. Nie wiem, zobaczę. Może jeszcze jak będę miał chęć, to jeszcze na kolonie pójdę nagrać sobie. No jak będę miał chęć, nie? No wiadomo, też na siłę nie ma co robić, bo to wtedy nie wyjdzie fajny odcinek. A nie, na kolonii muszę save'a sobie ogarnąć, zapomniałem. Dobra, tutaj. Dobra, i tu ostatnia próbka tutaj. I zawracamy, jedziemy drugą stroną. No, dobra. Próby zrobione, zrobione. Jeszcze dalej. O. No i dobra, i lecimy. Kolejny rządek. O, aż tam ten. Na siódemce zrobiło próbę. Ale mi siódemka nie interesuje. Bo to nie moje pole. Dobrze, lecimy dalej. O, trochę tych próbek tutaj będzie robionych na tym polu. Trochę dużo. Ale ja chcę tutaj dużo próbek zrobić, żeby było to dokładnie zrobione, tak?
Szczerze sobie tak teraz pomyślałem, że zanim ja bym zbadał, że jak ja będę miał takie duże fajne pole, co bolusie mają tak zwaną trzydziestkę, i ja kiedyś też takie będę miał, no to sobie pomyślę, ile to jest badania, nie? To no. A trochę będę badał te próby. Ale to myślę, że będzie dobry live z tego, z badania próbek. Dobra, i tutaj badamy. I tu jeszcze jedną sewalniemy i będzie tutaj kolejny przejazd zaliczony. Myślę, że mi się uda złapać. Ja uda się złapać. To, że tu będzie taki trójkącik jakiś. Dobra, tu zrobimy sobie jeszcze jedną próbę, żeby dokładnie było tutaj na minimapie, na mapie pokazane mi tutaj. Dobra, tutaj walimy próbę. Myślę, że w poprzek chyba nawet szybciej będzie trochę jeździć. Fend widzę, że tam ładnie sobie ugina. Że widzę, że Fendowi tam nawet w miarę fajnie idzie. A zrobimy sobie jeszcze 4 minuty odcinka. Co mogę, to zbadam. Jeszcze jedną próbę mogę, widzę, że wziąć. O, i to jest ostatnia próba, którą mogę stąd wziąć. Bo dalej jest niezaorane. Dalej jest po prostu niezaorany i nie ma sensu wybierać próby. No i skręcamy tu. Ale trochę za daleko. O, tak będzie. Kurde. Tak będziemy jechać. W sumie to nawet trochę jeszcze można by było do prawej dać, ale chcę, żeby te ząbki nie brało. Takie, co zostawiłem. Myślę, że to będzie odpowiedni. Myślę, że tak będzie dobrze. Myślę, że jest około 40 prób tutaj będzie zrobione z tego pola. Także w laboratorium będzie miało co badać. No ale te próby glebowe trzeba robić, no bo wiadomo, nie? Trzeba je zrobić, aby wiedzieć, ile jest azotu. Chociaż azotu mnie na razie to nie interesuje, ale bo ja chcę po prostu znać pH gleby. Wtedy i tak będę wiadomo, że musiał wapno tutaj rzucić, żeby podnieść to. No ale to się wszystko da. Tu i wtedy jeszcze jedna pod końcem się próbę zrobi. Będzie gitara. Wtedy jeszcze jeden przejazd i widzę, że tutaj podstawowy kształt dziesiątki będzie zaliczony. No widzę, że nawet siódemkę złapało. Ale to dobrze, że złapało nawet. No i dobra, już mogę jechać po rannym w zasadzie. I dobra, w tą stronę skręcamy i tutaj lecimy. Lecimy. I dobra, tutaj włączamy i lecimy z tą próbą glebową. Widzę, że kółko jest bardzo fajne, duże nawet. Nawet duże, ale na kolonie na pewno jest duże, tak? Na kolonie to kółko jest duże, ale na felsbrunie to już na tych dużych polach, na przykład taka jak dziesiątka teraz, to to kółko takie zbytnio aż duże nie jest. Kurde, że dziurkiem ten zrobi.
Ale to chyba zostawię. O, dobra, tu już mi nie zrobi dziurki. A zostawię ten trójkącik, tam nie będę badał, nie będę na to marnował czasu. Jak tak malutki nie będzie pokazany, to tam przez za dużo to mi nie zmieni, nie? No i dobra, jest badane. Cała dziesiątka zbadana. Albo żeby wam na odcinku jeszcze pokazać, jaka tu jest gleba, to ja sobie to wyślę. No ja sobie to po prostu wyślę, a po odcinku sobie zrobię resztę tej gleby. Resztę sobie zrobię tutaj próbek do końca. Myślę, że chyba na raz. Chyba na raz powinien to wziąć. Już tak mniej więcej na raz chyba. Albo nie wiem. Dobra, na razie nie robię tych próbek, bo to bez sensu. Muszę tu zgaszę i poczekamy sobie aż. No, 33 sztuki próbek. No i to, no, to jeszcze 10 będzie. Jeszcze 10 będzie, także spokojnie. Pokaż mi tą glebę. O, ugór, ugór. Ładny. Tu zboża ugór. Ciekawe, co to wychodzi. A na rzepak myślę, że będzie dobry. Rzepak będzie 1,20 na samym polu. Ale jak tu będzie 1,20, to będzie gdzieś około, myślę, że jest 7 hektarów. Tam 7,5 nawet. Także myślę, że tu ładny. Troszeczkę tego. No, myślę, że zbiorę troszeczkę rzepaku. Tutaj jakaś pszeniczka będzie wleciana, tu też chyba jakaś pszenica walna. Tutaj na tych dwóch polach najwyżej pszenica walna. A ten jedno wielkie rzepaku i gitara. O, kury się trzymają, ale to jest rozpierdziel. Trzeba trochę to przegarnąć, żeby tu na tym punkcie do jajków nie leżało. Spałmowania. No i dobra, i jak ten drugi kurniczek? Drugi kurniczku, no ale trochę mniej tych jajeczek jest. O właśnie, jeszcze trochę jajeczka będę do sprzedaży. Chyba jutro będą jajka do sprzedaży. A jak to wygląda? Jeszcze bada? Jeszcze bada. No tak, bo wiesz, od ilości próbek to zależy, tak? Jak jest na przykład 5 próbek, no to raz dwa ci to zbada, a jak jest, kurczę, na przykład te 30, no to już trochę trzeba poczekać. No i elegancko. Elegancko ten tego. Tutaj jest orany. Tutaj tak na styk widzę, że jest robione. Jakby jeszcze ten czas był, to by było dużo bezpieczniej, ale to się wszystko da. Bada i bada. Mamy 33 minuty, także jak zbada, to będzie akurat chyba 35 minut odcinka. O, zbadało. Próbki gleby zbadane. U panie. O, panie. O, tu jeszcze trochę piasku jest nawet. O, panie. Tu jest piaszczysty ił, dużo widzę. Tutaj. A, i tu będzie iłek. Tu będzie ił. Gdzieś tak. Tutaj leciutko będzie plastego. Czyli dużo piaszczystego tutaj będzie i dużo, dużo piaszczystego. Piaszczystego iłu i zwykłego iłu. O, czyli tutaj widzę, że ciekawe, ciekawe. Ale no nic, trzeba badać te gleby, nie? No tutaj jak będę miał 27, to się to zrobi. A kiedyś zrobię jak bolusie, że tutaj ten drogę na zamek sobie usunę. Robię kiedyś jak boluś ma. Tutaj to pole i tutaj się to połączy z tym. Będzie elegancko. Będzie elegancko ten tego. Na kolejne pole po dziesiątce. Najpierw to bym musiał kupić sobie ciągnik, tak? Ale można pomyśleć powoli nad polem. Myślę, że następne pole po dziesiątce by było 27, dobra. No i dobra, elegancko ten tego fencer tutaj założę za chwilę. Zostało mu
2, 4, 5 przejazdów. Czyli jakieś około 5 minut. No, czyli elegancko ten tego. Sobie to założę ładnie. Trzeba będzie jakąś miniaturkę zrobić z tego pola, ale to jak fen skończy, osobę. O, tak, walnę jakąś tu miniaturkę. Także elegancko ten tego. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.